Telewizja w Polsce.pl, witam Państwa, Edyta Hołdyńska, kolejny punkt gorących pytań. I właśnie o koronawirusie raz jeszcze mówimy, pandemia czy panika, odpowiadają nasi goście, doktorzy, pasjonaci koronawirusa, bo mają aplikacje w telefonach, sprawdzają, gdzie jest największa zaraza w tej chwili. Doktor Bartłomiej Biskup, doktor Bartosz Rydliński, oczywiście mówię to ze śmiechem, ale sytuacja jest poważna, dramatyczna wręcz powiedziałabym we Włoszech. Przypomnijmy raz jeszcze, już na czarno na naszej mapie jest zaznaczony ten kraj, bo w Europie właśnie tam najszybciej, najwięcej tej zarazy się rozprzestrzenia. To oczywiście Daleki Wschód i całe Chiny, gdzie wszystko zaczęło się ponad 2 miesiące temu, jak wiemy, a także Japonia, Korea, gdzie też jest bardzo trudna sytuacja, gdzie mamy największą liczbę potwierdzonych przypadków. Do tej grupy doszedł ostatnio Iran, gdzie jest nie tylko duża liczba zakażeń, ale i zgonów. Na naszym kontynencie to głównie Włochy, gdzie zakażonych jest ponad 5 tysięcy osób, a 233 zmarło. A potem są to Niemcy, Francja, Hiszpania. Tam liczba infekcji wzrosła od soboty o 20%. Ogółem liczba zakażeń na świecie przekroczyła 100 tysięcy, dlatego Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, aby władze każdego kraju uznały walkę z epidemią za najwyższy priorytet, no i ostrzegają, że koronawirus może nie zniknąć latem. Jak to wygląda we Włoszech? Premier tego kraju wypowiedział się, powiedział, jak wygląda sytuacja na dzisiaj. Włochy odcięte od świata, o tym mówią, piszą także polskie media, epidemia alarmują, a co mówi premier? Posłuchajmy. Jest to czas, w którym musimy wziąć odpowiedzialność za siebie. Musimy zrozumieć, że wszyscy musimy stosować się do tych środków. Szczególne środki ostrożności także w Watykanie. Po raz pierwszy papież w niedzielne południe nie pojawił się w tym oknie. Czuję się trochę udręczona tą sytuacją. Jeśli podjęto tak dramatyczne środki, to naprawdę jest się czym martwić. No właśnie, Watykan opustoszał plac świętego Piotra bez modlitwy o godzinie 12, bez Anioła Pańskiego. Jak to wygląda tam i czy my ulegamy panice? Czy Włochy też? Czy być może właśnie dlatego, że Włochy nie przedsięwzięły środków bezpieczeństwa w odpowiednim momencie, sytuacja wygląda jak wygląda? Bo mówi się o Francji jako tym przykładowym kraju, który już ma plan, jak reagować. Pamiętajmy, że do Włoch ten wirus przyszedł prawie najwcześniej, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Pamiętajmy, że ten pacjent zero, który jakby wjechał z Chin do Włoch, prawda, jakby był jednym z tych pierwszych studiów przypadków, które analizowaliśmy. No i tutaj pan premier Conte w ogóle nawet swego czasu powiedział, że wini trochę zachowanie lekarzy w północnych Włoszech, który też nie zachowały się tak, jak powinny. Natomiast zwróćmy uwagę, że Włochy to jest nietypowy przykład. Po pierwsze, to jest nietypowa gospodarka, która jest ciągle na olbrzymim deficycie. W sensie często mówią się, że Włochy jadą trochę taką siłą inercji, że gdyby tak naprawdę zastosować nasze polskie kryteria do ceny gospodarki, no to już dawno mogliśmy powiedzieć o niewypłacalności, a Włochy dalej, pomimo tego, że mają olbrzymi deficyt, jakoś funkcjonują. Włochy również opierają się w znacznej części na turystyce i to może poważnie przeorać gospodarkę włoską, bo zwróćmy uwagę, że chociażby dzisiejsza decyzja lotu o tym, że wstrzymuje połączenia lotnicze z Włochami, tak samo Wizz, nie wiemy, czy Ryanair do niej dołączy, to są poważne straty dla włoskiej gospodarki, a zwróćmy również uwagę, że... Włoska gospodarka właśnie, że jednak jest takim dużym, olbrzymim muzeum, przyciąga gro turystów, no a dzisiaj widzimy, że tak naprawdę jeżeli turyści czytają takie artykuły prasowe, no to raczej albo odwołują swoje plany turystyczne, albo je przekładają właśnie na wiosnę, lato. I to może mieć swoje poważne konsekwencje, tym bardziej, że włoska gospodarka jest bardzo dużą gospodarką Unii Europejskiej. Wtedy w siłą rzeczy pamiętajmy, że to może wpłynąć na kondycję chociażby całej strefy euro. No tak na zdrowy rozum to chyba bezpieczniej w tym momencie nie podróżować, na pewno nie do Włoch, ale w ogóle po Europie także najlepiej się wstrzymać, jeżeli nie musimy podróżować w tym okresie, no bo nie wiemy, czy za kilka dni we Francji nie będzie gorzej, w Hiszpanii nie będzie gorzej, prawda, w Niemczech nie będzie gorzej. To niestety wygląda w ten sposób, że możemy wylecieć, a potem 2 tygodnie minimum spędzić w domu podczas tej domowej kwarantanny, no a nie daj Boże jeszcze później zachorować i spędzić jeszcze więcej czasu w szpitalu, oczywiście, czego nie życzymy, ale jak to wygląda, jeżeli właśnie patrzymy także na nastroje, wiem, że pan doktor właśnie poważnie zastanawia się nad swoją podróżą w najbliższym czasie. No ja tak, rzeczywiście ja mam wyjazd w połowie kwietnia, także do Francji, więc zastanawiam się poważnie, znaczy na dzisiaj to bym podjął decyzję, że nie jadę, zobaczymy co się stanie w ciągu tego miesiąca, ale są
z rozwoju tej epidemii, no to może być sytuacja podobna, dlatego że w Azji dopiero to w tej chwili zaczyna hamować gdzieś tam, a my jesteśmy jakieś tam te 2-3 tygodnie, wydaje mi się, później to do nas przyszło. W związku z tym to dopiero może być w kwiecień, maj, że to będzie w ogóle hamować. A we Włoszech jeszcze, no to premier mówił też, to był fragment konferencji, gdzie on no właściwie ogłosił odizolowanie 1/4 kraju, powiedzmy sobie, od reszty, prawda? Czyli to taka izolacja miast. No też po to, żeby nie ludzie się ze sobą nie stykali. Ludzie pracują, też mam znajomych w Mediolanie, pracują zazwyczaj, jeżeli mogą, tylko w domach. Jeżeli mogą, pracują umysłowo czy w taki sposób, że mogą w domach. I wszystkie imprezy są odwoływane, wszystkie instytucje publiczne są pozamykane, prawda? My tu jeszcze w Polsce chodzimy na koncerty, możemy chodzić na koncerty, możemy chodzić do teatru. Tam już nie można. No i też widać, co robią linie lotnicze, ale przypominam, że polskie linie lotnicze zawiesiły połączenia do Chin, ale China, tak Air China nie do Polski. Polski, więc jakby tutaj też potrzeba by było takich działań skoordynowanych na poziomie na przykład Unii Europejskiej, że nie wpuszczamy, powiedzmy sobie, samolotu, bo ruch i ruch pasażerski jest gigantyczny między Europą a Azją, czy między Europą a Chinami. I po prostu to też powoduje wzrost tego ryzyka zarażenia. No i też przede wszystkim to, co zrobili Włosi, myślę, że to jest też dobry ruch, tak? Oni też zabraniają wyjeżdżać, tak? Bo to też zabraniają wyjeżdżać swoim obywatelom, czy w ogóle ludziom, którzy są w tych regionach zarażonych, no, bo chodzi o to, żeby to się nie rozprzestrzeniało, jak to lekarze mówią, żeby nie zawlec tego wirusa, czyli żeby on nie został zawleczony gdzieś tam w inne obszary Europy i krajów, tak jak tu mieliśmy mapę Polski, no to prawdopodobnie to są pojedyncze przypadki w każdych województwach, za chwilę ta cała ta mapa będzie czerwona, no ale 11 cały czas osób tu mamy, dzisiaj, tak, ale cały czas 14. To są pojedyncze przypadki, prawda? W tych wszystkich województwach, czy jesteśmy jednym z tych krajów najmniej dotkniętym. No właśnie, jak to wygląda w naszym kraju? My, jako państwo, przyjęliśmy ustawę, specustawę, która ma chronić przed koronawirusem, przed takimi nagłymi wypadkami, która ma umożliwiać między innymi także uzyskanie wynagrodzenia za pracę zdalną, pracę z domu. No ale tutaj głosy krytyczne także się pojawiają. Trwa kampania wyborcza. Jak wiemy, jak przez cały czas o tym mówimy i to komentujemy, sztab wyborczy Szymona Hołowni i jego szef Jacek Cichocki krytycznie o specustawie. Słucham, jak każda administracja, jak i nasza, ta sprzed paru lat, tak i obecna, oczywiście cały czas mówi, że jest świetnie przygotowana, cały czas ogłasza, że wszystkie działania zostały podjęte wcześniej, ale niepokoi mnie sytuacja, w której najpierw przez 2 tygodnie rząd twierdzi, że wszystko jest w porządku, a potem na gwałt robi ustawę. To znaczy, że jakichś instrumentów nie miał. To znaczy, ja nie wiem, być może zrobili w tym czasie jakiś audyt. Ale jak pan ocenia tę ustawę? Dla mnie ta ustawa, znaczy ja podchodzę do tej ustawy nieufnie. To znaczy, tak jak i do różnych innych ustaw ograniczających w imię wyższych celów wolności obywatelskie czy wolności przedsiębiorców i tak dalej. Uważam, że oczywiście w sytuacji nadzwyczajnej, takich jak epidemia czy pandemia, środki nadzwyczajne są niezbędne i należy ich używać, ale użycie tych środków powinno być poddane przede wszystkim kontroli, zarówno parlamentarnej, jak i sądowej. Dlaczego mnie ta ustawa niepokoi? Dlatego, że widziałem już podobną ustawę zrobioną przez obecny rząd. To jest ustawa antyterrorystyczna. Też w imię wyższej wartości zagrożenia antyterrorystycznego wprowadzono tam zapisy, które właściwie pozwalają dzisiaj premierowi wprowadzać mechanizmy stanu wyjątkowego bez ogłoszenia stanu wyjątkowego, ograniczać zgromadzenia i tak dalej. Jacek Cichocki przestrzega, przypomnijmy, był ministrem spraw wewnętrznych w latach 2011-2013, potem był także ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych, no i właśnie widzi w tej ustawie elementy antyterrorystyczne. Panowie, czy rzeczywiście ta wojna polityczna nie wyniesie się ponad podziały? No, ale widać, jak bardzo pan minister Cichocki, swego czasu minister rządu Donalda Tuska, zapomniał, jak służby pod jego kontrolą podsłuchiwały prawicowych dziennikarzy, stosowały albo służby
stosowały zasadzki dla kibiców Legii Warszawa, stosowano areszty wydobywcze i tak dalej, i tak dalej. No to no i koniec końców oczywiście, że jednak interes przedsiębiorców jest dla niego ważniejszy niż interes, można powiedzieć, dobra publicznym, jakim jest publiczne zdrowie. No dobrze, że dzisiaj słuchacze tak TOK FM, jak i państwa stacji dzisiaj mogli jeszcze raz wysłyszeć, co pan minister miał do powiedzenia. No i przypuszczam, że jednak koniec końców również Szymon Hołownia może zapłacić cenę grania na emocjach, bo pamiętajmy, że tak jak pan doktor Biskup wcześniej powiedział, w sytuacjach kryzysowych z reguły obywatele orientują się na rząd. Tak samo było w 2014 roku, kiedy Platforma Obywatelska nie miała prawa wygrać wyborów do Europarlamentu, a sytuacja zewnętrzna pomogła jej zdobyć najlepszy wynik w wyborach, kiedy jest naprawdę, jest, czy mamy do czynienia z zagrożeniem bezpieczeństwa, obywatele z reguły wybierają to, co znają. Bo tak naprawdę widzimy, że minister Szumowski jest już długo ministrem, prawda, premier jest długo premierem. Nie zaskoczy. Tak, wojewodowie są, prawda, też związani ściśle z rządem i partią rządzącą, w związku z tym też pełnią swoje funkcje dość długo, prawda, jeszcze do tego minister Radziwiłł jest teraz wojewodą, do tego lekarz, więc jakby to wszystko składa się na to, że... jesteśmy bezpieczni. Że, no jest takie poczucie, no bo czy jesteśmy, to jeżeli faktycznie byśmy mieli do czynienia z sytuacją jak we Włoszech, tylko jeszcze dwa zdania, to może się okazać, że jeżeli byśmy mieli taką sytuację jak we Włoszech, to ja jednak śmiem wątpić, żeby nasza służba zdrowia była przygotowana na takie wyzwanie. Wtedy możemy zobaczyć, jak bardzo niedofinansowana polityka publiczna, jaką jest ochrona zdrowia, może się na nas wszystkich odbić. Mm-hmm. Pamiętajmy, że my mamy jednych z najstarszych pielęgniarek i położnych w Europie. No pytanie, jak długo nasze pielęgniarki i położne, nasze bohaterki, wczoraj był Dzień Kobiet, dałyby sobie radę z taką ogromem pacjentów. No, myślę, że mężczyźni też by wówczas pomogli, ale powiedzmy także o tym, że rzeczywiście ten temat służba zdrowia, kampania wyborcza bardzo mocno wszedł w media także, no, za sprawą tych 2 miliardów, które skierowano do Telewizji Polskiej w ramach rekompensaty za utracone wpływy z abonamentu, natomiast no, o polityce opozycji bardzo mocno mówią, to są pieniądze zabrane chorym. Mało tego, jeżeli mówimy o politykach lekarzach, no to jest też pan profesor Tomasz Grodzki, czyli marszałek Senatu, który mówi, że no właśnie, najwięcej umiera ludzi na raka, że tak naprawdę te nowe projekty, nowe programy dotyczące ochrony służby zdrowia nic nie pomogą, bo i tak rząd za mało przeznacza pieniędzy na onkologię. Czy rzeczywiście w ten sposób będzie wyglądała ta kampania wyborcza już do mety? Myślę, że będzie tak w ten sposób wyglądała, dlatego że właśnie tutaj emocje to jest to, co może wpłynąć jakoś na wynik wyborów, więc opozycja może i musi atakować i pewnie będzie to robić po prostu. Tutaj rzeczywiście PiS padł ofiarą trochę własnego zaniechania, dlatego że nie uregulował przez te tyle lat statusu mediów publicznych i jego finansowania, bo to się zaczęło... Były dwie próby. Tak jest, były dwie próby, które się nie udały. Zmiany formy abonamentu, zaczęło się rzeczywiście od rządów Platformy, od Donalda Tuska, który zachęcał ludzi do niepłacenia abonamentu. I to musimy to powiedzieć, że to się wtedy zaczęła się ta zapaść finansowa mediów publicznych. Donald Tusk powiedział, że to jest haracz. Tak jest. No to w takim razie do dzisiaj nie zmieniono tego haraczu na przykład podatek, albo nie zlikwidowano tego w ogóle, nie wydzielono z budżetu państwa tych 2 miliardów. No ale kto wówczas krytykował próby tej zmiany? No opozycja. No tak. No politycy tutaj są hipokrytami takim dogłębnym, jeżeli chodzi o media publiczne, i to właśnie dzisiejsza opozycja, która mówi o tych 2 miliardach na onkologię, też nic nie zrobiła, żeby ustabilizować sytuację mediów publicznych. A może chciała zlikwidować i też się nie odważyła, no to trzeba było zlikwidować te media publiczne. Wtedy byśmy mieli jasność, prawda? Bo tak jak już tu wielokrotnie mówiliśmy pewnie i też u państwa, że budżet państwa to nie jest tak, że to się przesypuje z kubki na kubkę. To się tego tak nie konstruuje. I na dzisiaj też dosyć wiarygodnie brzmią wyjaśnienia takie prozdrowotne czy ministra zdrowia tutaj o nakładach, dlatego że nakłady się zwiększyły. Żaden rząd sobie z tą służbą zdrowia jeszcze nie poradził w Polsce i ten sobie też pewnie nie poradzi. Te nakłady się zwiększają, ale zwiększają się też potrzeby, dlatego że na przykład jest postęp techniczny, coraz więcej kosztują nowoczesne aparaty diagnostyczne i tak dalej, i tak dalej. No to trzeba więcej wydawać. No, i tutaj to jest taka sprawa, moim zdaniem, nie do rozwiązania.
My to wiemy, no właśnie, tłumaczymy jak możemy, merytorycznie rozmawiamy, natomiast emocje są rozchuśtane tak naprawdę już do takiego stopnia, że dochodzi do przeróżnych przepychanek pomiędzy politykami opozycji a rządzącymi, także w mediach społecznościowych, jeżeli mowa o nakładach na ochronę zdrowia, nie tylko na koronawirusa, ale właśnie porównania nawet, tak jak pana marszałka Senatu, koronawirusa z rakiem. Bartłomiej Biskup i Bartosz Rydliński naszymi gośćmi w studiu. Dziękuję panom. Dziękujemy. I dziękuję państwu za uwagę. Za chwilę kolejne gorące pytania.